Jezus pojawia się 500 uczniom. Z tej miejscowości, położonej o kilka godzin drogi na południe od Tyberiady, wyruszyli apostołowie, otoczeni resztą ludu, ku zachodowi w górzystą okolicę. W tej stronie, na północnym stoku pasma, ciągnie się nadzwyczaj urodzajna dolina, na której w zimie rośnie najwyborniejsza trawa, podczas gdy w lecie roślinność jest nikła, bo potok użyźniający dolinę w letnich miesiącach zupełnie wysycha. Czasem, gdy nastaną ulewne deszcze, zalewa woda spływająca z gór całą dolinę. W tej to okolicy wznosi się łagodnie samotne wzgórze otoczone wieńcem domów. Ogrody ciągnące się poza domami rozprzestrzeniają się aż na stoki niezbyt wysokiego wzgórza. 5 ścieżek obsadzonych krzewami i drzewami prowadzi na płaski wierzch wzgórza, tak obszerny, że może się na nim wygodnie pomieścić kilkaset osób. Widok stąd bardzo piękny na okoliczne miejscowości i dalej aż poza Morze Galilejskie. Niedaleko stąd wznosi się góra rozmnożenia chleba. W tej to okolicy miewał Jezus nauki w górach. Studnia Kafarnaeńska leży już u stóp tego pasma gór. Na wspomniane wzgórze zdążał Piotr z towarzyszami, bo stosownie do umowy mieli się tam zejść wszyscy apostołowie i uczniowie. Rzeczywiście, za przybyciem swym zastali tam już apostołów i uczniów i święte niewiasty, z wyjątkiem Matki Bożej i Weroniki. Z Betsajdy przybyły żona i córka Piotra, dalej żony Andrzeja i Mateusza. Przybysze rozmieścili się w pobliżu w szałasach i pod gołym niebem. Piotr opowiedział zaraz apostołom i świętym niewiastom o cudownym połowie ryb, po czym, nie odpoczywając, poszedł z nimi na górę, gdzie już czekały licznie zebrane tłumy słuchaczów, przez uczniów w porządku ustawione. Wierzch wzgórza zagłębiał się w sporą kotlinę, w środku której stała kolumna, rodzaj wywyższenia, obrosła mchem. Z wewnątrz wchodziło się na nią schodkami, jakby na kazalnicę. Kotlinka była terasowata, więc i dalej stojący słuchacze mogli widzieć, co się w środku dzieje. Na 5 ścieżkach prowadzących na wzgórze postawił 5 apostołów, by nauczali lud dalej stojący, bo jego samego nie mogli byli wszyscy słyszeć. Piotr sam stanął w środku wzgórza przy mównicy w otoczeniu apostołów i uczniów i zaczął nauczać. Mówił o męce i zmartwychwstaniu Pana, pojawiającego się im od czasu do czasu i potrzebie naśladowania Go. Wtem ujrzałam Jezusa nadchodzącego z tej samej strony, z której przybył i Piotr, szedł pod górę ścieżką, przy której stały święte niewiasty. Te upadły przed nim na twarz, a Jezus przemówił do nich kilka słów mimochodem. Blask bił od niego, więc gdy przeciskał się przez ciżbę, cofało się wielu przed nim ze strachem. Byli to ci, którzy później stali się odstępcami od wiary. Podszedłszy do mównicy, zajął Jezus miejsce Piotra, który stanął naprzeciw Niego i począł mówić o potrzebie naśladowania Go, wyrzeczenia się dla Niego rodziny i gotowości na prześladowania, które czekają Jego wyznawców. Słysząc to, oddaliło się około 200 słuchaczy, bo nie w smak im była ta mowa. Gdy odeszli, rzekł Jezus, że dotychczas mówił łagodnie, by nie gorszyć słabych na duchu, i zaczął teraz z całą otwartością przedstawiać cierpienia i prześladowania czekające tych, którzy pójdą za nim na ziemi, a którzy za to
otrzymają wieczną zapłatę w niebie. Stosował to głównie do apostołów i uczniów, jak już przed tym raz w ostatnich swoich naukach w świątyni. Polecał im zostać w Jerozolimie na teraz, a po zesłaniu Ducha Świętego chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a przede wszystkim założyć nowy Kościół. Potem nauczał ich, jak mają się rozdzielać, tworzyć dalsze kościoły, następnie znowu się zebrać i rozejść na wsze strony świata dla głoszenia Ewangelii. Przepowiedział im wreszcie, że czeka ich jeszcze chrzest krwi, po czym zniknął spośrodka nich na kształt gasnącego światła. Wielu obecnych pod wrażeniem tego upadło twarzą na ziemię. Po zniknięciu Jezusa nauczał Piotr jeszcze i modlił się. Podczas przemowy Jezusa otaczały obecnych wkoło duchy praojców, niewidzialne dla nich. To pojawienie się Jezusa było najgłówniejszym i najważniejszym. Tu w Galilei, gdzie dawniej najwięcej nauczał, chciał i teraz wszystkich przekonać o swym zmartwychwstaniu. Inne takie pojawiania się odbywały się bardziej w tajemnicy. Wnet po tym widziałam Piotra, Tadeusza, Andrzeja i Jakuba młodszego w innej miejscowości. Uzdrawiali tam chorych, których przed tym nie mogli uzdrowić, powracając z Sychar do Jerozolimy. Zbłądzili w ten czas, chcąc naśladować pełne godności Bożej i odrębności zachowania się Jezusa w takich razach. Zamiast oddać drugim z pokorą to, co otrzyma, czynili to wystawnie i z wyniosłością, jakby sami od siebie łaski jakiej udzielali i dlatego nie mogli chorych uzdrowić. Za to teraz z rozczuleniem widziałam, jak pokornie klękali koło chorych i prosili ich o przebaczenie, że nie mogli im przedtem pomóc. Wszyscy chorzy ozdrowieli i zaraz wraz z apostołami wyruszyli po szabacie do Betanii. Uczta miłości w Betanii i w Wieczerniku. Pustoszenie świętych miejsc przez Żydów. Do Betanii przybyło z apostołami prawie 300 wiernych, a między tymi około 50 niewiast, które oddały swe mienie na rzecz nowej gminy chrześcijańskiej. Najświętsza Panna przybyła także z Jerozolimy i zamieszkała w domu Marty i Magdaleny. W otwartej hali dziedzińca, w domu Łazarza, wyprawiono dla wszystkich wspólną ucztę miłości z przyjętym już łamaniem chleba i piciem wina z jednego kielicha. Po uczcie Piotr miał naukę dla zebranych. Między słuchaczami było także wielu szpiegów faryzeuszowskich. Piotr zachęcał słuchaczów, by opuścili wszystko i przystali do gminy, a otrzymają od niego wszystko, co im będzie potrzeba. Szpiegowie, słysząc to, zaczęli go wyśmiewać i szydzić, że okazuje się taki hojny, a sam nic nie ma, że jest biednym rybakiem i włóczęgą, który nawet nie jest w stanie wyżywić własnej żony. Piotr uczył dotychczas raczej z polecenia Jezusa niż z wewnętrznego swego popędu i natchnienia, jak to było później po wstąpieniu Ducha Świętego. Piotr teraz zawsze zabierał głos na zgromadzeniach i wobec ludu, chyba że tłum był zbyt liczny, w ten czas przeznaczał i innych do nauczania. Od czasu, jak Jezus przyodział go płaszczem i jak dał mu skosztować owej nienaturalnej ryby w uczcie nad jeziorem, przez którą wlał na Piotra osobną władzę, zmienił się Piotr istotnie w stosunku do reszty wyznawców. Wszyscy bezpiecznie uznają w nim głowę rzecznika i zarządcę gminy chrześcijańskiej, czyli nowego kościoła. Gdy Jezus przepowiadał nad jeziorem przyszłość Jana i śmierć Piotra i kazał temu ostatniemu paść owieczki swoje, czułam, że Piotr wiecznie dzierży ten urząd prowadzenia i pasienia trzody wyznawców. W
osobach swoich następców, a Jan wiecznie stoi jako szafarz przy źródle wody, odświeżającej i użyźniającej pastwisko i pokrzypiającej owieczki. Rozumiałam, jakoby działalność Piotra była bardziej w czasie i zewnętrznym ustroju i dlatego przechodząca na następców. Działalność zaś Jana bardziej duchowej, wewnętrznej natury, polegająca na wlewaniu natchnienia, wysyłaniu natchnionych posłanników. Piotr wydawał mi się bardziej skałą granitową, budynkiem niewzruszonym. Jan raczej powiewem, chmurą, burzą, dzieckiem grzmotu, rozsyłaczem głosu. Piotr był bardziej jakby budowlą, harfą, nastrojoną na ton odwiecznej harmonii. Jan powiewem wiatru, trącającym o struny tej harfy. Wyraźniejszymi słowy nie potrafię wrażeń mych określić. Wyznawców Jezusa niedługo zostawiono w spokoju. Rada Jerozolimska przysłała do Betanii delegatów z oddziałem 50 żołnierzy tego samego gatunku jak ci, którzy pojmali Pana na Górze Oliwnej. Byli to żołnierze z przybocznej straży arcykapłanów ze świątyni, część zaś żołnierzy obsadziła zaraz dom Łazarza. Delegaci usadowili się w miejskim ratuszu i zawezwali przed siebie apostołów. Na wezwanie stawili się Piotr, Jan i Tomasz. Przesłuchiwanie odbywało się publicznie na dziedzińcu przed ratuszem. Apostołowie opowiadali śmiało i otwarcie na zarzuty, dlaczego zwołują zgromadzenia i szerzą niepokój wśród ludu. Wreszcie wmieszała się w to zwierzchność miasta Betanii, oświadczając delegatom, że jeśli znajdują jaką winę w tych mężach, to niech każą ich uwięzić i zaprowadzić do Jerozolimy, ale niech nie robią w mieście zamieszek, sprowadzając tu żołnierzy. Do tego jednak nie przyszło. By załagodzić delegatów i uniknąć zgorszenia, rozpuścił Piotr 123 zebranych wiernych. Tym, którzy pochodzili z dalszych stron, polecił osiąść u wiernych, zamieszkałych bliżej, gdyż wszystko było już u nich wspólne. Niewiasty w liczbie 50 odeszły także z Betanii i podzieliwszy się na gromadki, wspólne wiodły życie. Wszystkim wiernym polecił Piotr zejść się znowu w Betanii na dzień przed wniebowstąpieniem Chrystusa. Rozpuściwszy wiernych, apostołowie wybrali się z Betanii do Wieczernika i tu odprawili zwyczajne modły pod lampą przed sanktuarium. Coś 7 uczniów było z nimi. Teraz apostołowie nie mogli już chodzić do Wieczernika przez miasto, bo Żydzi przerwali przejście z tej strony. Trzeba było przechodzić inną drogą, na lewo od świątyni, którą szli Piotr i Jan w Wielki Czwartek. W tej stronie miasta było pełno gospód dla cudzoziemców, a prawowici Żydzi nie osiedlali się tu. Jak już wspomniałam, po śmierci Jezusa Żydzi usunęli z publicznych urzędów tych wszystkich, którzy oświadczyli się za Jezusem i obcowali z Jego uczniami. Zerwali zarazem wszelką z nimi łączność. Dalej poprzecinali rowami drogę krzyżową Jezusa, by tym sposobem utrudnić Jego wyznawcom dostęp do miejsc uświęconych Jego upadkiem lub ważniejszą męką. Niektóre ścieżki wiodące w stronę, gdzie najliczniej mieszkali stronnicy Jezusa, pozamurowywali. Pociesznym im się to wydawało, gdy ktoś, zapuściwszy się w taką uliczkę, znalazł się nagle złapany jakby w worek bez wyjścia i rad nie rad musiał wracać. Tak popsute drogi na górę Kalwarii naprawiali przyjaciele Jezusa nieraz potajemnie w nocy i otwierali zamknięte przejścia, ale nic to nie pomagało, bo Żydzi na powrót robili swoje. Z rozmyślną złośliwością Żydzi starali się niszczyć i utrudniać dostęp do wszystkich miejsc będących świadkami ważniejszych wydarzeń z życia i męki Jezusa.
Rozkoszne, urocze place, na których zatrzymywał się Jezus i nauczał, poogradzali płotem, zamykając do nich przystęp. W kilku zaś miejscach pokopali nawet jamy, by w nie pobożni, odwiedzający te miejsca, powpadali. Lecz Pan Bóg ukarał ich, bo zamiast wyznawców Chrystusa, kilku z nich wpadło w te jamy i się potłukli. Dostęp na Kalwarię uniemożliwili przez nasadzenie ciernistych krzaków i pozamykanie ścieżek zaporami. Szczyt góry skopano, a tą ziemią, jak nawozem, zasypano 5 sercowatych trawników oddzielonych ścieżkami wiodącymi na górę i same ścieżki. Po skopaniu wzgórza krzyżowego ukazał się biały, wielki kamień, a w nim może na łokieć głęboki, czworoboczny otwór, w którym tkwił krzyż. Widziałam, z jakim natężeniem Żydzi starali się drągami wywalić ten kamień z ziemi, ale w żaden sposób nie mogli tego dokonać. Owszem, kamień zapadał się coraz bardziej głębiej. Miejsce to przeto zasypali. Jedynie święty grób, jako własność Nikodema, pozostał nieuszkodzony. Leżąc w grobie, Chrystus miał głowę zwróconą ku wschodowi. Wychodząc o godzinie południowej z grobowca, miało się słońce wprost nad sobą, a zachód po prawej ręce. Za wolą Bożą otrzymałam wskazówkę, że wszyscy ci niszczyciele drogi krzyżowej, krzyży, kaplic czy kościołów, dalej ci, co znoszą starodawne nabożeństwa, uświęcone praktyki i zwyczaje i w ogóle wszystko, co wiąże się ściślej z dziejami odkupienia, bądź to budowle, obrazy, księgi, bądź to zwyczaje, uroczystości i modlitwy, sądzeni będą na równi z tymi, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do krwawej męki Zbawiciela.